droga. Ukochana, umiłowana, niezwykła YouTube słuchaczko i oglądaczko. Napisałaś do mnie niezwykły tekst, że jeżeli ja mam takie poglądy, rzeczywiście jak te, co głoszę, to ty bardzo dziękujesz, ale na mój kurs jak poderwać i rozkochać sobie księcia z bajki nie przyjdziesz, ponieważ, no właśnie, ponieważ co, ponieważ to jest niemoralne, nie? Jest niemoralne faceta rozkochiwać w sobie i przychodzić, nie? W każdym razie jest niemoralne tym sposobem, który ja proponuję, czyli skutecznym. Moralne i ogólnie przyjęte jest tak podrywać księcia, żeby nic z tego nie wyszło. Żeby on cię traktował jak tą blondynkę, która bardzo by chciała, tylko się minęła z powołaniem. Czyli droga YouTube słuchaczko, jeżeli ty przez wiele lat, prawdopodobnie już przez wiele lat, podrywasz te tabuny książąt z bajki i jak do tej pory twoje efekty są tak, jakie są, to twój system jest na pewno systemem sprawdzonym. Jak podrywać, żeby nie wyrwać? To jest coś tak jak z tą rzepką. Cała rodzina ciągnie i nic nie wyrywa. I dlatego informuję cię, droga YouTube oglądaczko i słuchaczko, i to jest bardzo rozsądne, żebyś nie przychodziła na kurs, na którym ktokolwiek będzie mówił coś innego niż to, co ty już wiesz. Bo jeżeli przyjdziesz na jakiś kurs, na którym mówią coś innego niż to, co ty już wiesz, to ty się możesz po pierwsze strasznie zdziwić, a na dodatek zbulwersować. A zbulwersowana blondynka jest szczególnie podatna na podryw. I wtedy pierwszy z brzega, i to nie musi być już wtedy książę z bajki, może po prostu cię zarwać do tego stopnia, że się w nim zakochasz po uszy i okaże się, że to jest kolejny z tej serii, którą do tej pory rwiesz. Czyli udawany, czyli on jest tak jak te Michael Kors, którego można kupić po 5 euro na bazarze tureckim. Niby Michael Kors, bo tak ma napisane, natomiast z markowym towarem ma niewiele wspólnego. I dlatego, droga YouTube, słuchaczko, oglądaczko i podziwaczko mnie, informuję cię, że jeżeli starożytni Polinezyjczycy wymyślili takie zdanie, że skuteczność jest miarą prawdy, to twoja prawda bardzo daleko mija się z rzeczywistością. Nie zapraszam na kurzy, nie zapraszam, ale mam nadzieję, że odezwiesz się jeszcze raz i będę miał ten temacik do następnego filmiku.